Czy w Bolęcinie był kiedyś grudek stożkowaty? Odpowiedzi na to pytanie szukali goście kawiarenki naukowej w Chrzanowskim Muzeum. Tym razem w ramach kawiarenki naukowej Chrzanowskie Muzeum zaprosiło na spotkanie z archeologią. Wykład przygotował specjalista w tej dziedzinie Marek Szymaszkiewicz. Jak sam mówi, już tytuł spotkania, który nie dawał odpowiedzi co do istnienia w Bolęcinie grudka stożkowatego, był zaczepny. Aby jednak odpowiedzieć na postawione tam pytanie, warto wiedzieć więcej na ten temat. A zatem, co kryje się pod pojęciem grudek stożkowaty? Jest to budowla, której śladu już w tej chwili nie ma, wzniesiona na usypanym z ziemi stożku, który właśnie u góry posiada małą, płaską powierzchnię, na którym pierwotnie znajdowała się budowla w postaci wieży. Takie budowle powstawały w Europie i Polsce głównie w XIII i XIV wieku. Jak nie trudno się domyślić, miały charakter obronny. Był dobrą formą dla uchronienia się, powiedzmy, przed agresją sąsiada. Były też grudki stożkowate, które posiadali rabusie po prostu. One bardzo często były zlokalizowane w okolicy jakichś przepraw, tam, gdzie były brody. Podczas swego wykładu Szymaszkiewicz przybliżył historię tych budowli, ale nie dał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy taki grudek był na terenie naszego powiatu. Pokażę słuchaczom, jaką posiadam wiedzę dotyczącą tego obiektu, który tam fizycznie jest. Porównam go z innymi obiektami z Polski i nie tylko. I spróbujemy się zastanowić nad tym, czy to może być grudek stożkowaty, czy może jest to zupełnie coś innego na przykład. A może ktoś z publiczności mi powie, co to jest. Goście kawiarenki mieli okazję dowiedzieć się nieco więcej o badaniach prowadzonych przez archeologów. Na terenie powiatu chrzanowskiego nie było ich zbyt wiele, ale jak mówił muzealnik, nie oznacza to, że nie ma tu co odkrywać. Bardzo często stan wiedzy na temat archeologii odbija stan zaawansowania prac poszukiwawczych, a nie rzeczywisty obraz osadnictwa. Nie wiadomo więc, jakie jeszcze tajemnice kryje ziemia chrzanowska, ale na pewno warto szukać informacji i zadawać pytania. Takie spotkania jak to w muzeum są do tego idealną okazją.